Level 16, wrzesień, pierwsza klasa tech bazy. Nie jestem w sumie anonem, poznaję szybko ludzi itp., także jest okej. Wiadomo, nowa szkoła to i nowi kumple i nauczyciele. Przez tę drugą zmianę wszystko się zmieniło bezpowrotnie. Akcja toczy się wokół przedmiotu języka polskiego, a dokładnie nauczycielki. Gruba kurwa locha, tak wielka, że nie umiała pisać na klawiaturze. Głos miała jak dziam dziam, ty mi dać mniam mniam, a brzuch jej wystawał poza pierścienie Jowisza. Gruba locha i na dodatek wymagająca. Jak już trybem się przestawiłem z wakacyjnego na szkolny, to i wiadomo, babka zaczęła pytać. Nie nauczyłem się wcale, bo mnie przecież jako pierwszego nie spyta na pewno. A tu kurwa, patrz, niespodzianka. Nagle moja skóra stała się mokra jak jej pachy tego dnia. Potlał mi się nawet uszami. Zadaję mi pytania, a ja na każde odpowiadam całkowicie bez sensu. Już szykuję się na najgorsze, a ona... Siadaj, 4+. Szok. Plus 10 do respektu na dzielni, wiadomka. Następne lekcje Polaka przebiegały satysfakcjonująco, co sprawdzian, kartkówka itp. To piąteczka, zdarzały się szósteczki, wszystko fajnie, pięknie, ale jakim cudem? Przecież w gimbazie to jak czwórkę dostawałem z Polaka, to mama mielone w nagrodę robiła. Niczego nie spodziewający się ja chwaliłem się kolejnymi dobrymi ocenami. Jednak dzień przełomowy nadszedł. Był to piątek. Gdy dostałem kolejną piątkę, pani dodała: zostań po lekcjach na przerwie 20-minutowej, musimy porozmawiać. Nagle paraliż. Przerażenie faktem, że zasram w tej wielorybnicy było wręcz kolosalne. Ale nie odmówię przecież jej, bo jeszcze nie zdam czy coś. Zadzwonił dzwonek, wszyscy wyszli, tylko ja zostałem. Chwilę trwała przeszywająca mnie cisza, jednocześnie dająca mi do zrozumienia, że to cisza przed burzą. Spojrzała na mnie, chciała to zrobić uwodzącym wzrokiem, lecz wyglądała jak sparaliżowane dziecko z autyzmem w fazie zen. Już zamykam oczy, myśląc, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A ona nagle jeb mi w ryj, żebym otworzył oczy. Przerażony pytam, o co chodzi. Ona nagle zdejmuje ciuchy i ubiera jakieś indiańskie purpurowe kapelusze i jakieś sukienki z liści. Klęknęła przede mną i mówi: ty być ubaduba, labakuba. Ja do niej, żeby powtórzyła, srogo przy tym kisnąć. Ona powtarza z powagą na twarzy. Dodała, że muszę spełnić przepowiednie księgi kukurumburubur. Byłem pewien, że nazwy to wymyśla na poczekaniu. Ona wyciąga wielką księgę, która nazywa się księga Kuru Kuru Muru Buru. Wtedy byłem najbardziej zdezorientowany w całym swoim życiu. Kazała usiąść naprzeciw niej, po czym wyciągnęła klopsa o średnicy 5 cm i kazała mi go wsadzić do odbytu. Zamurowało mnie. Ona otwiera tę jebaną księgę i czyta: piątkowy uczeń w piątek dostanie piątkę, a wtedy włoży piątkę do odbytu, aby wypełniła się przepowiednia pana. Wyciągnęła indiańską dzidę i kazała mi wsadzać, więc nie miałem wyboru. Po tym jak to zrobiłem, babka wyparowała. Kurwa po prostu zniknęła. Od tego czasu mam polski z inną kurwą, która po 2 miesiącach już nie daje mi szansy na zdanie.